Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w kolejnej części, w sumie kampanii z gry Heroes of Might of Magic 3. Dobrze powiedziałem, Heroes of Might of Magic 3, bo kiedyś tam powiedziałem Heroes of Might of Magic, a to jest End of Magic. Dobra, to jest kolejna kampania w części Heroes of Might of Magic. Teraz to przypowiedziałem, nie żyje królowa, odrodzenie Erafi, czyli druga część, anioły. Zajmij wszystkie miasta wroga i pokonaj jego armię. Twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najlepszych przyjdzie do końcowego scenariusza tej kampanii, a informacje o kampanii są następujące. Lądowanie potwierdziło wszystkie plotki, a zarazem nasze najgorsze obawy. Po śmierci mojego ojca, Siwcy podzielili między siebie ziemię Erafi. No i coś takiego, to jeżeli jesteście w miarę na bieżąco, bo ja nie jestem, wy może jesteście bardziej na bieżąco z informacjami o kampanii. Także mniej więcej to teraz tak wygląda. Mamy prymę początkową w postaci jednego anioła, bądź trzech kapłanów, bądź czaru modlitwa. Powiem wam szczerze, że bardziej interesuje mnie albo jeden anioł, albo czar modlitwa. Dlaczego nie wybieram trzech kapłanów? Ponieważ możecie zaufać mi na słowo, że nawet na najtrudniejszym poziomie trudności, w trybie nawet hot seat, czy w trybie pojedynczej walki, a czy pojedynczym scenariuszu, możemy zaobserwować to, że trzymając 10, 40 czy 100 kapłanów i może mieć nawet siłę 30 albo i 40, to siła tych kapłanów jest tak, no aż boję się tego słowa powiedzieć, ale jest naprawdę bardzo mała. No nie znam innego słowa, żeby tutaj określić, no jest naprawdę bardzo mała i nie wiem, jakoś może fajnie wyglądają i w ogóle, ale jak dla mnie kapłani są słabi, po prostu są słabi. Jeden anioł albo modlitwa, no myślę, że przyda nam się coś takiego mocnego, czyli anioł chyba będzie najlepszy, bo wiadomo, kapłanów to zaraz będą, wiadomo, komputer zawsze leci na strzelających, także pewnie będzie pierwszy do odstrzału. Także wybieramy jednego anioła i czas start. Przemieszczając się w kierunku stolicy, napotkaliśmy grupę wieśniaków mówiących o Feofeo, mieście leżącym na północy. Pomimo otoczenia, oparło się ono podobno inwazji sił nigańskich. Pogłoski te nie są sprawdzone, ale wieśniacy twierdzą, iż anioły roztoczyły opiekę nad miastem. Te anioły były już wcześniej widywane w Rafie. Podczas najazdu Krigan niektóre raporty mówiły o skrzydlatych stworzeniach masakrujących samodzielnie duże oddziały sił wroga. No cóż, albo anioły powróciły, albo nigdy nas nie opuściły. Nie wiemy, jak długo Feofeo będzie w stanie opierać się wrogom, ale jeżeli miasto upadnie, stracimy potencjalnego sprzymierzeńca. Nie wiem, czy mam... po angielsku były napisy, nie mam pojęcia, ale dobra, jedziemy. Musimy dotrzeć do Feather przed siłami Nigon i Eofol. Jeśli dostarczymy nasze wsparcie, powinno nam się udać przekonać anioły, aby pomogły nam odzyskać Erafię. Musimy zabezpieczyć okoliczne tereny, zanim ruszymy dalej na Steadwick. Dobra. Ruszamy, tak więc. Mamy tutaj kilku słabych bohaterów, ale tutaj mamy jednego anioła, to jest Tazar. Są jak coś sami słabi. Mamy tutaj w miarę złota, także gdzie jest ten nasz główny? To jest ten. Także nim od razu prójemy tutaj. Powiem wam szczerze, od razu mówię, że jeżeli... Znaczy lubię grać dynamicznie i szybko. Nie lubię, że o, tutaj to muszę tak przeczytać, to jest skrzynia ze skarbami. Lubię grać dynamicznie. Po prostu tak się już nagrałem w tą grę, że bardzo lubię grać dynamicznie i na przykład nie muszę czytać, co to jest, ale ze względu na was będę robił to z dziepka wolniej, także kontynuujemy. Niedużo aniołów. Aniołów chcą się przyłączyć, więc zgadzamy się oczywiście, mamy już dwa anioły. A tutaj sobie pozbieramy surowce, pieniądze. Nie za bardzo pamiętam, czy one będą nam jakoś potrzebne, ale zawsze. Zobaczymy, co tu się kryje. Żeby
przykład wiecie, nie czytam, bo przeszukując okolice odnajduję się tylko z skrzynią ze skarbami, nie wiecie. Bez sensu to czytać, no wybieramy albo złoto, albo doświadczenie. Ci, którzy grają, na pewno wiedzą, o czym mówię. I jeszcze, ty jesteś spory. Może dam radę. Kurde, zapomniałem. Włączyć szybkiej walki. No ale dobra, już. Jak mamy grać, to mamy grać. Kamienna skóra, rzucimy sobie. No na tak. Chyba to przegram. A raczej nie, na pewno. Chociaż widzę tutaj... Nie, nie. Tu jest walka przegrana. Nawet chyba cienia szans. Chociaż jest kamienna skóra zawrócona na nich. Ale już trzy... Nie, ta jest przegrana. Dobrze, jednego bohatera będzie mieć mniej. Znaczy, czy to w sumie dobrze? Dobra, co rzucę? Do zasady. Kamienną skórę na niego. Gnola. I sobie poradzi. No, jest to tam. A może Fuchsem wygram. A i zapomniałem karakter rzucić kolejnym. Ale chyba już... Ja jednak wygram. Co za szczęście. I koniec. Tak jest. Czerwony, nie masz żadnego miasta. Jeśli w ciągu 7 dni nie zdobędziesz jakiegoś miasta, wypadniesz z gry. No dobra, rozumiem. Dobra, to jest tarcza, także przekażemy ją głównemu bohaterowi, Tazarowi. Gdzie jest ta tarcza? A, tutaj. To jest nasz główny bohater, także niech on tam świruje potem jakieś dalej. Dajmy czas. Zostało nam 6 dni na zdobycie jakiegokolwiek miasta. I dużo aniołów. Chcemy, tak, oczywiście. Tu mamy miasto. O, tu mamy nawet jednego anioła. 4 anioły aż. Super. Oczywiście, że chcę. Portal chwały. Zaatakować strażników? No dobra. 3 anioły na 5 aniołów. Zobaczymy. Kto będzie mieć pierwszy ruch? My, oczywiście, że my. Czyli teraz uwaga, jeżeli ja mam taki ruch, to anioł za te, on będzie mieć ruch do tego, ale na mojego już nie, bo on będzie mieć w tym. Chociaż... Nie, zrobimy coś takiego, że się odsunę tu kawałek. Tak, on, tak jak mówię, będzie mieć tutaj ruch. On nie ma księgi czarów, co nie? Dobra, tu jak go zaatakuje, będzie kontra. Także tu dam czas. Wolę tutaj zaatakować w taki sposób. Tak, anioły chcą się przyłączyć, oczywiście. Weźmiemy sobie tu i tu chyba już nic więcej nas nie spotka ciekawego, także idziemy w tym kierunku. Zobaczymy, co tutaj się szykuje. O, mamy kamienie. Doświadczenie to jest chyba. A za to się nie płaci. Wszystko. Mądrość. I sobie tak będziemy zbierać. W sumie kasa jest, ale ulepszonego nie możemy mieć. Fort strasznie, no dobra, weźmiemy fort. Już tak proszą nas, ale przynajmniej będziemy mieli więcej anołów. Zwiadowcy donoszą, że w okolicy znajduje się kilka wejść do jaskiń. Możliwe jest, że znajdziemy fortyfikację Nigon i Eofol pod ziemią. Ach, lubię podziemia jak lubię. Nieważne, po prostu nienawidzę podziemia. Szukanie, bieganie, wiecie, tutaj jest powiedzmy, ale to jest mała mapa, na szczęście nie zauważyłem, że jest taka mała. Nie wiem, wy lubicie podziemia, to spoko, ale ja nienawidzę, naprawdę. Łażenie, wiecie, i jeszcze mapa XL, wiecie co to jest za ból, jak jesteście gdzieś w podziemiach na środku, a na przykład tam na samej górze, czyli teraz na powierzchni nie macie odkrytego jakiegoś terenu. Wy jesteście na środku, szukacie tego komputera i tu nagle pyk, komputer, dzień dobry, pojawia się. I teraz musicie dymać do góry. Iść do niego, się wlec. A się okaże, że co, że on się gdzieś tam odbije, albo zaatakujecie go i uciekł. Jeszcze nie wygrajcie. Tego nienawidzę, bo dziś mi lubię grać na jednym prostym terenie, albo na powierzchni, albo w podziemiach bez powierzchni. Tak niestety nie można. Dobra, tu stąd wszystko zdobyłem, w sumie jeszcze zaznaczę sobie, zdobędę w sumie, co chyba kamień wiedzy, żebym zawsze miał tam większy atak i to wszystko będą zbierane. Także tu jeszcze w zamku zbuduję zamek, żeby... Ale chyba anioł mi nie wzrasta, ani teraz dopiero na taki zamek.
Dobra, damy czas. Zakupię sobie tutaj. 10. Ekspert logistyka. O mój, Mercy weźmiemy. Nieduże archanioły. Zgadzamy się na to, owszem. I zaatakujemy. Tutaj nie będę brał nawet szybkiej walki, bo szkoda, to jest taka mała mapka. Dobra, jeżeli 200. A nie powinien nam go zabić. Mi się nie wydaje. 114, 5. Nie, ale ich jest 3. I teraz on zaatakuje tego archanioła. W sumie nie, odsunie się. Niech atakuje mnie. Co się stało? Wybaczcie to małe cięcie, ale wywaliło mnie z gry. Po prostu wywaliło mnie z gry. Zabiłem te archanioły i wywaliło mnie z gry. Wybaczcie. Jeszcze raz wybaczcie. Także wiecie co, zrobimy szybką walkę, bo nie wiem, nie chcę, żeby mnie znowu wywaliło. Mam nadzieję, że nikt mi nie zginie. Znaczy tutaj, tu. Szybką. No a tutaj mi zginął, no. Jak ten komputer się kuźwa wystawia, no. Dobra, niech już będzie. Jeden archanioł do tyłu. Także kontynuujemy, po prostu kontynuujemy. Dzień piąty, zanim wyruszymy do góry, to wykupimy sobie może gildię magów, chociaż nie wiem, po co nam potrzebne. 4 anioły, 3, 6, 9, 12 tysięcy będziemy potrzebować. Aby wykupić plus tu. No, trochę będziemy tutaj karty. Kasy bardzo mało kasy, gdzieś tu jest coś, o jest w sumie harty. Zanim tam wyruszymy, pozbieramy sobie tutaj, tak, byśmy szybko, no 7 aniołów, no bez przesady, żebym miał cokolwiek przegrać. Miecz rycerza śmierci. W sumie wezmę sobie jednego, aby ten stryk będzie sobie tak, ten wiatrak sobie zaliczy. Sobie tu jeszcze dom rady miasta wezmę, zakupię. Tu damy czas. O, tam się jeden gdzieś wiercił, mówię, on był gdzieś tu. Dobra, to ty sobie zbierz to, a ja będę dalej tutaj. O, okej. Który tu jest? A ten. Wiecie, żeby kasa była na te anioły. Dobra, to jest tego. Tutaj niestety musimy podejść nim, bo tam są budki, które dają nam chyba 10. No nie. No huka i pierwsza pomoc. Zajebiście. No ale dobra już. Nie no, pierwsza pomoc, dobra już nauka. Niech będzie, dobra. Kupimy sobie już te skrzynie, to już mówię. Tam są buty, które chyba dają 10 albo 15 na odporności. Rzucamy na nas zaklęcia. A tym sobie tylko tak, żeby nie zablokować, także tutaj podejdę. Klitark. Weźmy sobie 17 tysięcy. Tylko czy on tam był, czy mi się coś po prostu przebiło? Ale zawsze... Nie. Tu był, bo już widzę, podziemia są. Warto sobie tutaj zobaczyć, co tu śmierdzi. Gdzieś tam jest. Dobra, tutaj sobie weźmiemy tak długi atrak. Zgarniemy sobie anioły tu i anioły tam. Samku zaraz też sobie wykupimy, tylko kuźnia, co nam jest drewno. Nie nam się znaczy. O, nie się tam bachy chciał powiedzieć. O. I jest i drewno. 8 sztuk. Także możemy sobie teraz bezproblemowo wziąć kuźnię. Dobra, tak więc... Sporo ma antikory. Nie wiem, czy to jest sens na to atakować. Ulalalalalala. Ulalalalalala. Bym powiedział nawet lala. Skrzydła anioła. Magia ziemi, jasne. Co my tutaj mamy? Hello, teraz wezmę doświadczenie. Proszę. Ten artefakt, kiedy jest noszony, pozwala bohaterowi latać. Tak jest. Także teraz możemy sobie polatać, poświrować trochę. Tak, zaatakujemy ich. 7 aniołów mamy, także... Wigację.
tym w sumie, no nie wiem, co możemy zrobić. Nie wiem. Teraz w sumie jest nam ten drugi bohater niepotrzebny. Wszystko trzeba sobie sami zgarniać. Wiem, że mógłbym to równie dobrze już pójść do podziemi i zawiesić, ale chcę trochę tutaj, wiecie, pozbierać. Oj, nie uciekają. A jedna, 16. No i to sobie zgarniemy. Kasa. Dla wiedzy. Nie wiem, do jakiego poziomu mogę ulepszyć mojego bohatera. Sprawdzę to. Będę mogli... No, 12 poziom. Tylko 12, a w tym momencie mamy 5. Kapitol. No dobra, nie będzie kapitol. Czas. Jeden do ataku. Miecz, ale... Dobra, tu sobie zabijemy te cerbery. Weźmiemy sobie tą kopalnię. Tu jest sporo złota, ale tu jest grupa czar. Czarci lordów. W sumie tu jest wybudowane wszystko tam. Łuczników to raczej nie chcemy. Ale tutaj zabijemy sobie czartów dla zasady oraz dla doświadczenia. Weźmiemy sobie tylko... kasę na anioły, bo nigdy nie wiadomo, ile to będzie kosztować. Pierścień, to sobie weźmiemy. On się nazywa uczony. O, jeden. Wiecie co? Nie. Tutaj tego wezmę. On sobie tu zbiera. Tego podstawię. A tym tutaj będę, o, wybijał takie rzeczy, jak typu... O, minotaury. O, 9 sztuk. Chce się do mnie przyłączyć. A weźmy mądrość. I nauka. Będzie. Chcemy ten miecz tutaj sobie ogarnąć. Dzień 7. 4 anioły są, czyli będę mieć teraz ich aż 8. Dzień susu. Tak, sprawdźmy, że ten ma siłę ataku i obrony o 2, a ten ma tylko o 3, także 5, 12, 6, 10. Myślę, że chyba weźmiemy ten, co jest, bo ma 6 do ataku, obrona to raczej, wiecie, no, a mógłby... Będzie ciężko dosyć dziś zabić. Taktyka. Albo chociaż nie. Dobrze. Co to jest za drogie? Druga do mnie koniec. Właśnie. Sobie zgarniemy to złoto, a jak już łazi za nami, to my sobie też tam coś zgarnie. Aha, tu nie możemy. Stajnie, strażnicy koszary. Dobra, nieważne, już nic tu nie budujemy. Po prostu lecimy dalej. Zabijemy sobie. Czemu oni... Ooo! Tu było ich nieco więcej. Jeden anioł, jeden minotaur z góry. Wiecie dlaczego? O, jest i bohater, nawet całkiem dobry. Idziemy tam, idziemy. Posłuchajmy do ataku. Musimy go jak najszybciej tutaj ogarnąć. Co zrobi? Wróg uciekł, to jest normalne. Niedużo archanioły. Czemu muszę z nimi walczyć? Myślałem, że nie będę musiał. Dobra, tutaj... Nie wykupiłem ich ostatnio, ale fej. No ładnie, że nic teraz zrobił. Super. Nie wykupiłem aniołów. No nic, dobra. Teraz tak. Nie wiem, tu wziąłem w końcu czy nie? Chyba wziąłem. Teraz tu szedłem. Wziąć tą grupę aniołów. Wejdę sobie tutaj do zamku. Przekażę te anioły głównemu bohaterowi. Zrobimy to mniej więcej tak. Weźmy 9, jest 8, 17 aniołów. No pięknie. I zrobimy tak. Podzielimy sobie na pół. 8, 9. Po 4, 4, 5. Coś takiego. I ruszam. Ok, jesteśmy z powrotem. Niestety na Skype'ie zadzwonił. A czy ktoś mi zadzwonił na Skype'ie? Mi się aż czarny ekran zrobił. Wybaczcie. Także co my tu mamy? Przez tą chwilę się zdezorientowałem. Aha, tutaj mieliśmy iść, okej, okay, no, nie mamy ruchu, no to czas.
a stamtąd tam wylas. Musimy go zlikwidować teraz, chociaż nie jest jakiś dobry. Mamy w sumie dzień piąty. Nie wiem, że to teraz będę się z nim tak bawił. Dobra, musimy go teraz jak najszybciej zabić. Okej, okay, weźmy sobie logistykę, będziemy się najszybciej łazić na tym terenie. Teraz sam stamtąd wyszedł. Nie, musimy to zrobić nieco inaczej. Musimy tutaj, musimy znaleźć... O, jest i miasto Ashton. Jeden kokpit to bronił. Co to jest? Wieża ognia. On teraz będzie nam próbował zająć zamek? Nie, będzie próbował odbić zamek, który przejęliśmy. Tak, widzę, tam jest tarcza, artefakt w sumie. I co zrobił? A tamten wraca się, ale ja tutaj przebiegnę nie mógł, że będziemy się tak kurde bawić w kółko. Dobra, wyjdziemy tu, bo jeden nam tutaj się wybrał. A ta logistyka powiem szczerze, że się nawet przydała. A nic, no. Zabił. Aj, kurde. Tutaj byśmy musieli zrobić ten metały. Jest tutaj w zamku ktokolwiek do wykupienia, bo tam chyba nie jest jakiś dobry. Tak, jednak z innym kochlikiem. Chodzi 7-6-4, podzielimy to na pół. Znaczy no, taki sposób jak tam zrobiłem. Ogarniemy sobie tego bohatera. Logistyka zaawansowana, tak, sobie koniecznie. Jeszcze ogarniemy sobie 4 anioły, ale zanim to nastąpi, jeszcze wyjdziemy sobie tutaj na lochy i sobie nic nie zakupimy, bo nic tutaj nie ma. A tamtego nie zabiłem? Aha, ale tu był mam. No cóż, teraz to zmienimy. 4 anioły. Tutaj. I idziemy w stronę podziemi. Tylko zanim wyruszymy. Oczywiście ogarniemy sobie te anioły stąd. A tu zrobię taki myk, że sobie kupię bohatera. Na przykład. A tutaj mi się wydaje. Znaczy ta, w sumie druidka mi się wydaje. Zachęcająco. I jeszcze nie w tym zamku. Jestem też dobry, ale warto, żeby ktoś tutaj był. Tylko, że w Inferno chciałem. No dobrze, już ten został, to tego ogarnę. I zabijemy tego, żeby tu się nam nie panoszył. O! Kilka artefaktów miał i trochę adminem zginął. No pomożcie. Dobra, także tutaj, tak jak mówiłem, anioły sobie zabieramy i idziemy do podziemi ogarnąć tutaj dalej. Dobra, tutaj, o, zbroja cudów, koniecznie musimy wziąć, ale to zaraz. Rokucie. Trzeba, oj, dużo. Znaczy, no nawet sporo przynajmniej, ale tam w zamku. No mówię, nawet nie będę włączał wolnej walki, no sami zobaczcie ile mam tych aniołów. Bez sensu, no to jest, wystarczy jeden ruch anioła i ja zabijam całą ich tam armię, której tam ma. Dobra, teraz tu przechodzimy i coś czuję, że tu jest chyba ostatni zamek. Tak mi się udało. Nawet nie wiem, czy mogę to tak określić ostatnim zamkiem, bo to nawet nie ma fortu w ogóle. Dobra, ale zabijamy to, co jest. Brązowy przegrywa. Gratulacje! Wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani. Odnosisz zwycięstwo. Czy mi się teraz to zapisze? Jest. Zapisujemy jako kampania 1A. Zapisz. Istnieje. A tak, tamto skasujemy. Okej. Okay. Kochani, to była druga plansza. Teraz będziemy mieli trzecią, ale trzecią zobaczycie już w następnym odcinku. Będzie to... Będzie to plansza o nazwie Gryfie Klify. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć. Czy wiedziałeś, że najszybsza jednostka zawsze rozpoczyna turę, a kończy najwolniejsza?